Witajcie moi drodzy, tu Nazar Tarot Ibrahimow, wasz tarocista i jasnowidz. Dziś postaram się odpowiedzieć jakby ogółowi osób na te pytania, które nadsyłacie do mnie, które zadajecie pod filmikami, pod różnymi innymi tekstami moimi. Zadajecie pytania takie. Która wersja tarota jest prawdziwa? Która jest najbardziej poprawna, właściwa? Która jest najlepsza? Od jakiej talii powinienem zacząć, czy powinnam zacząć naukę stawiania kart? Ze względu na swoją popularność, standardową talią stał się tarot Rider-Waite-Smith. Czy jest ona jednak najbardziej poprawna? Na to postaram się odpowiedzieć w tym filmiku. White i Schmidt posługiwali się talią złotego brzasku. Ta talia wygląda w ten sposób. Ja tą talię mam. Tak wyglądają tyły. Tak wygląda strażnik talii mojej, czyli pustelnik. No i tak wyglądają inne karty. Na przykład karta głupca. Spójrzcie, ile tutaj jest szczegółów. Na przykład karta dziesiątki mieczy. Na przykład karta trójki mieczy i tak dalej. Oni posługiwali się talią złotego brzasku, czyli tą talią, którą przed chwilą pokazałem. Ale w ramach swojego treningu magicznego, mieli za zadanie stworzyć kopię tej talii. Niektórzy moi drodzy sugerowali nawet, że Rider-Waite-Smith jest prawdziwą talią złotego brzasku. Oczywiście, kiedy przejrzy się Złoty Brzask, książkę Izraela Regardiego, od razu zauważa się, że tak nie jest. Co najważniejsze, nawet sam White przyznawał, że nie miał zamiaru ujawniać całej prawdy o tarocie. Zobaczcie. Nie miał zamiaru ujawniać całej prawdy o tarocie. On w przedmowie do swojej książki pod tytułem Obrazkowy klucz do tarota napisał coś takiego. Zacytuję wam. Bardzo duża ciekawostka. Faktem pozostaje, stwierdza White, że istnieje tajemna tradycja używania tarota. Jako, że zawsze istnieje możliwość upublicznienia niektórych sekretów, misteriów, równie dobrze można uprzedzić fakty i przestrzec osoby zainteresowane tym tematem, że cokolwiek usłyszą, będzie to jedynie niewielką częścią ziemi i morza oraz niewielką częścią gwiazd i niebios, jeśli chodzi o symbolikę. Strażnicy świątyń inicjacyjnych, strzegący tajemnic zakonu, nie mają zatem powodów do obaw. Zobaczcie, sam stwierdził, on jako członek zakonu, że w kartach są symbole i tajemnice. Są ukryte. I on, chociaż stworzył talię, która ma być jakby kopią, a jednocześnie czymś innym, talii Złotego Brzasku, to jednak tak umieścił symbole i tak je pomieszał,
że członkowie tego zakonu mają się nie obawiać, że on zdradzi jakieś tajemnice. W ten sposób, moi drodzy, on wyjaśnił swoim kolegom ze Złotego Brzasku, że nie wyjawia profanum, czyli osobom spoza zakonu, prawdziwych tajemnic. Prawdziwych tajemnic Tarota, a przynajmniej nie wyjawia tajemnic Złotego Brzasku. Padło pytanie, czy jest ona najbardziej poprawna? Jaka sugeruje się odpowiedź? Że nie. Że nie. Po co wobec powyższego w ogóle interesować się tarotem Rider-Waite-Schmidt, skoro nie jest to najbardziej poprawna talia tarota? Po prostu, ponieważ działa. Ponieważ działa ta talia. Rider-Waite-Schmidt jest po prostu wspaniałą talią. Jest bardzo wiele różnych wersji tarota, które opierają się, mają ten sam schemat co Rider-Waite-Schmidt, co potwierdza jego wartość. Ale wiemy, że nie jest to talia, która jest najbardziej prawdziwa, najbardziej poprawna. Zatem powstaje pytanie, które sobie zadaję od lat. Czy istnieje lepsza, w pełni jakaś poprawna talia kart Tarota? Odpowiedź brzmi zarówno twierdząco, jak i, moi drodzy, przecząco. Bowiem nigdy nie będzie jednej uniwersalnej talii. Ale dlaczego? To może być tajemnicą zakonu. Dlaczego? Ponieważ każda osoba, każdy z nas jest niepowtarzalną indywidualnością. Każdy z nas to swego rodzaju indywiduum energetyczne. Każdy z nas posiada inną aurę. Inne doświadczenia. Każdy z nas inaczej będzie pewne symbole interpretował. A więc odpowiedź na to pytanie, jakie mi zadajecie, jaka jest dla ciebie, dla was najlepsza karta, najlepsza talia tarota, jest taka. Będzie to ta talia, którą po wielu latach medytacji, praktyki i nauki zdecydujesz się stworzyć samemu. To jest odpowiedź. Jeśli stworzysz sam talię tarota po wielu latach medytacji, praktyki, nauki, to jest dla ciebie najlepsza talia. Ale zanim to jednak nastąpi, moi kochani, pracujcie z tą talią, która najbardziej wam odpowiada. Zawsze możecie przecież zmienić zdanie, możecie wymienić talię, zamówić inną, kupić inną. Wpadniecie na jakiś inny pomysł, będziecie w innych energiach. Ale są dwa wymogi. Po pierwsze, wybrana przez ciebie talia powinna być standardową, czyli mieć standardową liczbę kart i dworów. Po drugie, nie po to ją kupiłeś, żeby ona leżała, ale po to ją kupiłeś, by z niej regularnie korzystać. I wtedy okaże się, czy ona ci odpowiada, czy ci nie odpowiada. Moi drodzy, o tych tajemnicach tradycji używania tarota, o tych o tym, co powiedział White,
że cokolwiek usłyszycie, będzie jedynie niewielką częścią ziemi i morza oraz niewielką częścią gwiazd i niebios, jeśli chodzi o symbolikę. O tym możecie usłyszeć na innym kanale, do którego też Was odsyłam. Pan Łukasz Andryszczak na swoim kanale podjął temat tarota. Posiada on bowiem pewien zbiór informacji od swojego świętej pamięci wujka Bogdana Andryszczak, który być może, tak podejrzewam, był członkiem zakonu Złotego Brzasku i pewne informacje mu zostawił. Pewien zbiór dokumentów. I pan Łukasz na swoim kanale, Łukasz Andryszczak, przekazuje te informacje. Jest między innymi taki film o nazwie Ujawniam niepublikowaną przepowiednię Apokalipsa. I to jest pierwszy odcinek z 23. Warto obejrzeć, warto posłuchać. Trzeba dwu, trzykrotnie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ale pewnych rzeczy nowych o spojrzeniu na karty można się dowiedzieć. Moi drodzy, to wszystko, co chcę powiedzieć, odpowiadając na pytanie, jaka talia jest prawdziwa, jaka jest najlepsza, jaka jest najbardziej poprawna. Może na koniec pokażę Wam talię po prostu, która mi się najbardziej podoba. Wskazać jedną jest trudno. Mam trzy swoje ulubione. O nich kiedyś mówiłem. Ale taką najbliższą po prostu mojemu sercu talią, bo otrzymałem ją od osoby, której już nie ma z nami. Bardzo ważnej dla mnie osoby w życiu, która mi te dary przekazała. Z takim oto przesłaniem, zaraz Wam pokażę. To jest ta talia, już spracowana. Prawda? Opiera się na legendach o królu Arturze i Kamelocie i z takim przesłaniem jest. 16 stycznia 2002 roku ją otrzymałem. Nowy początek starą legendą. Dlaczego nowy początek? Ta talia. Wyglądają tyły jej. Wchodzi bardzo dobrze w interakcję z moją świadomością i podświadomością, ale na najgłębszych poziomach. Ta talia jest bardzo dla mnie potężnym narzędziem duchowym i dywinacyjnym. Chociaż opiera się na archetypowych postaciach. Piękna akwarela, bo spójrzcie na przykład, zapalę światło, spójrzcie na strażnika talii, na pustelnika. Piękna akwarela, oprawiona takimi celtyckimi węzłami z klejnotami. No właśnie zgodna z Rider-Waite Smith. Albo na przykład Trójka kielichów, spójrzcie, jaka piękna. Jaka żywa. Piękne te karty. Ile symboli. Rydwan. Jaki ruch. Tu jest dopiero ruch. Moi drodzy, to jest ta moja ulubiona. Miałem coś powiedzieć o tej talii. Może tylko zdradzę, że kiedyś na początku, kiedy ją otrzymałem w 2002, to rzeczywiście stawiałem ją rozkłada. Teraz czynię to tylko jeden raz w roku. W swoje urodziny.
Moje urodziny, które się zbliżają wielkimi krokami. Jeden raz w roku tworzę sobie taki układ od urodzin do urodzin specjalny, właśnie tą talię. Tylko raz w roku ją stosuję, bo tą talię już chyba nie można dostać, a po drugie, to jest talia, którą dotykały ręce mojej mamy, świętej pamięci. To jest dla mnie talia święta. Po prostu święta talia. Gdyby ktoś mnie się pytał, jaka dla mnie jest najlepsza, to jest najlepsza talia. Ja tarota kocham. Tarocistów każdego bez wyjątku podziwiam, bo nie jest to łatwa praca z takimi energiami. Trzeba umieć się prowadzić z tarotem. Dlatego powtarzam, dla ciebie twoją talią najlepszą będzie ta, którą kiedyś po wielu latach medytacji, praktyki i nauki zdecydujesz się stworzyć samemu, samodzielnie. To jest twoja najlepsza talia. Czy ja mam stworzoną talię samodzielnie przeze mnie? Mam. Czy uważam, że to jest szczyt moich możliwości? Nie. Czy z tej talii korzystam, stawiając karty innym ludziom? Na pewno nie. I nigdy tego nie zrobię. Kiedyś. Może kiedyś. Tą talię po prostu przekażę komuś, tak jak moja mamusia. Tą talię właśnie mi przekazała, prawda? Z tymi słowami właśnie. Nowy początek starą legendą. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam wiele dobra, wiele obfitości, łask z pracy z tarotem, darów. I życzę Wam życzliwości. Jeden wobec drugiego. Jeden wobec drugiego. Żebyście mieli tę pewność, że szczęście można znaleźć nawet w najciemniejszych czasach. Musicie tylko, kochani, musimy, bo ja też, tylko pamiętać, aby zapalić światło. Dlatego strażnikiem mojej talii każdej jest pustelnik. On nosi światło w sobie i światło generuje na zewnątrz. Spójrzcie na tego pustelnika. Jest światło nawet przed nim. Coś go prowadzi. Moi drodzy, ból, który wszyscy będziemy odczuwać, wszyscy bez wyjątku, przypomina mi, przypomina nam, że choć przecież pochodzimy z różnych stron Polski, mówimy różnymi dialektami, jest 5 dialektów w Polsce, mówi się też o 6, mówią nowi językoznawcy, że jest ten mieszany. Jest wiele gwar w Polsce. To przecież nasze serca biją jednym rytmem. Nie dajmy się podzielić. Nie dajmy się zwodzić. Niech tarot, który jest pięknym narzędziem dywinacyjnym, nie wróżbiarskim, o tym kiedyś jeszcze powiem. Tarot nie służy do wróżb, tylko do dywinacji. To jest duża różnica. Niech to narzędzie będzie tą lampą naftową, która da światło. Niech będzie tym narzędziem, dzięki któremu w Was rozbłyśnie na nowo światło, które może zagasło, albo którego nigdy tam nie było. Tarot jest pięknym narzędziem. W dobrych rękach daje światło, a Wy jesteście dobrymi ludźmi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ściskam mocno i dziękuję, że jesteście.